Cześć! Pod ostatnim materiałem, czyli w sobotę, dzisiaj też jest ta sobota, dostałem komentarz, żeby popracować nad audio. Bo, znaczy ogólnie się staram, tylko słychać na tych gameplayach czasami myszkę, tu jest akurat taka starsza, albo klawiaturę. Zastanawiam się dlaczego. Może dlatego, że mikrofon stał przed myszką, przed klawiaturą, a nie bezpośrednio przede mną. Więc dzisiaj to sobie sprawdzimy na przykładzie Secret and Fidget. Oczywiście myszka, wiadomo, jest do wymiany. Wziąłem drugą, która mi się wydaje cichsza, choć leciwą myszkę, ale tu nie powinno to być przeszkadzać. To jest zresztą moja pierwsza optyczna myszka, jaką miałem, pamiętam. Ile to temu? 14 lat, czy ileś na pewno? Bo to jedne z pierwszych Samsungów optycznych, co się pokazały. Jeszcze na PS ukośnik 2 gniazda, jak to tak dobrze mówię, się nazywa, co się klawiaturę mysz kiedyś podłączało, te pinowe. Okej. To wchodzimy sobie tutaj w karczmę, jesteśmy w karczmie, zobaczymy to tutaj. Okej, to dobra. Naście piw, możemy się napić. Okej, weźmiemy sobie jakąś misję, wykonamy, zajrzymy sobie do maga. Cześć. O! Pyk. Pyk. Co je? Co jest? Dobra, kupione. Tak samo miksturka. Cześć. Wchodzimy sobie tutaj, patrzymy, co mamy ciekawego. Zręczność, nam jest niepotrzebna miksturka od zręczności. Dobra, oczywiście takich nowości tutaj to jeszcze mam kowala. Już sobie odblokowałem kowala. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku to mówiłem. Jeszcze jak sobie wejdziemy w lochy, to tu mamy, zobaczcie, co mamy. Do piekieł, portal do piekieł, tylko muszę to zrealizować, wykonać. A widzicie, 200 poziom, więc jeszcze troszeczkę muszę poczekać, chociaż sobie spróbujemy tą bitwę wykonać. Coś tam bijemy, ale widzicie, to jeszcze nie jest to. W porządku, zakręcimy sobie jeszcze kołem, może jakieś grzyby wpadną. Jak mówię, to jest odcinek taki testowy, by zobaczyć, czy tak będzie lepiej. Sorry za ten pałąk wystający, ale to jest mój uchwyt nowy na mikrofon. Taka samoruba, którą jakiś czas temu zrobiłem. Możliwe, że będę musiał troszeczkę przykrócić, skrócić to, ale docelowo tu myślę o Magic Army przykręcanym do blatu lub ramię mikrofonowe. To zobaczymy, co kupię, bo Magic Arm wydaje mi się taki bardziej przestrojniejszy. Tak, bo go będę mógł używać też jako uchwyt do tego mikrofonu bezpośrednio na aparacie mobilnie. Dobra, zostaliśmy doświadczenie. Wchodzimy w twierdzę, oczywiście doświadczenie zbieramy. Ja zawsze sobie robię coś takiego. Szukaj klejnotu. Zobaczymy, co tu możemy ugrać. Pyk. Dobra, koniec. I zobaczymy, co tu mamy jeszcze. Słaba. Tu jakaś fajna misja. Czyli całą sobie walniemy. Wygraliśmy, okej. Tylko pewnie już nie mamy żołnierzy, tak. Więc trzeba wszystkich wyszkolić żołnierzy. Tu są. Co jeszcze tutaj możemy sobie porobić? A, jakąś bitwę stoczyć. Walcz. O, wygraliśmy. Elegancko. Tu mamy porobione. A, nie zapomniałbym o gildii.
Okej, dalej na misję. Lecimy do przodu z tego tytułu. I teraz postacią trzeba się zająć troszeczkę. Co tu mamy? Mamy te trzy klepsydry. A, mamy trzy klepsydry, to nie ma na co czekać. Jedziemy z misjami. Będę ciekawi, coś się działo. Okej. I teraz tak, mamy tyle to, teraz sobie wezmę napić się piwa. Nie czekam do końca, bo potem jak nam tak doładujemy, mamy jakąś słabą misję, bez sensu tracić. Lepiej wcześniej w połowie to zrobić, jak chcemy pograć. Co to jest? 5 razy kołem fortuny. Punkt doświadczenia. I opłaca się. Moim zdaniem, bo nawet miał punkt, grzyby, to było mi szkoda na to. Dobra, o. Tajemnicze odłamki, okej, super. U Kobala to się przyda. Co jeszcze tu mamy ciekawego starucha? Jedziemy z koksem tutaj już normalnie, bo wyczerpaliśmy grzyby. Stajnia. Zobaczmy, co tutaj jest. O, maluchy. Trzeba nakarmić. Pokarmić te nasze potwory z mory. Idziemy. Zobaczymy, jak sobie to poradzi. A, wybrał tego, kurwa. Właśnie to jest to, że najsłabszy. Na przykład nie ten był. Zobaczymy, czy tym mogę. Nie, punkty są potrzebne. Grzyby. Więc. Grzyby tutaj trzeba jeszcze sobie wejść następny. Dobra, najsilniejszy dostaje więcej. Dobra, to sobie później porobię. Prawdziwy wojownik nie wie, co to ból. I tak jak mówię, piszcie mi moje wasze sugestie a propos audio u mnie. Postaram się to teraz w ten sposób nagrywać, te materiały wszystkie. Może zdeczko, jak zobaczę, będzie ok, obniżę ten mikrofon, żeby go nie było widać, to przytnę. Albo jakąś chorągiewkę zrobię, zobaczę. Żartuję teraz. I będziemy dalej. Dzisiaj też był, jest na moim kanale, się pokazał Wiedźmin, jutro Water Tanks, dalej skontynuowany. I Wiedźmina chcę co sobotę zamieszczać na moim kanale. Czy częściej zależy od waszych wyświetleń, subskrypcji, komentarzy. Będę widział, że chcecie, może coś da się wymyśleć. Tym bardziej, że nagrać to jest pół godzinki, do dwóch godzinek się wyrabiam z zamknięciem całego odcinka praktycznie. Więc, łącznie z zamieszczeniem, więc nie jest tak źle. I powiem szczerze, też mi korci, żeby dłużej w nią sobie pograć w tego Wiedźmina, tylko chcę robić odcinek, przeczytać wasze komentarze i kolejny nagrywać. Tak. Więc tak będę robił. Na razie, cześć, pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. I do usłyszenia.